Uwaga, uwaga, w najbliższy weekend, 20 i 21 kwietnia, będziemy mogli się zobaczyć we Wrocławiu na festiwalu naturocentrycznym Ktoś Nie Coś. To jest festiwal współorganizowany przez Fundację Olgi Tokarczuk i to tam w niedzielę o godzinie 16 będę miał ogromną przyjemność porozmawiać z Robertem Maślakiem o polityce w kontekście środowiska i zwierząt oczywiście. Co więcej, w tym festiwalu biorą udział też Karolina Kuszlewicz i Andrzej Elżanowski, których znacie z podcastu Wegaństwo, więc zapraszamy serdecznie, wpadnijcie i posłuchajcie tego na żywo, albo obejrzyjcie live'a na Facebooku Ktoś Nie Coś. I teraz bardzo ważna rzecz, czyli podziękowania. Ten odcinek nie zostałby nagrany, gdyby nie wsparcie patronów i matronek. Patroni imienni to Wiktor Bernatowicz, Damian Balicki i Wojciech Wojtasiński. Dziękuję wam bardzo, bardzo mocno, a wszystkich, którzy chcieliby dorzucić cegiełkę do wegaństwa, zapraszam na Patronite albo na buycoffee.to/weganstwo. Wszystkie zwierzęta praktycznie, które są w polskich zoo obecnie, nigdy nie będą w środowisku naturalnym. Co więcej, wiele tych zwierząt żyje w niewoli nawet od kilkudziesięciu lat. 14 lat temu, kiedy robiliśmy raport, widziałem zwierzęta, które były w klatkach właśnie z małymi wybiegami i jakby ja już zdążyłem na przykład przeprowadzić się w dwóch miastach, zmienić pracę, a te szympansy ciągle siedzą w tym samym miejscu i już tam będą do końca życia, więc no to jest tragedia dla tych zwierząt. Oto podcast Wegaństwo. Ja nazywam się Adrian Sosnowski i rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawi cię, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 103 odcinka pod tytułem Co jest złego w zoo? Zaczniemy od ciekawostki. W artykule Sylwii Stano pod tytułem Dlaczego pora pożegnać się z zoo, opublikowanym w czerwcowym numerze magazynu Pismo, możemy przeczytać, że pierwsze ogólnodostępne zoo otwarto w XVIII wieku w Wielkiej Brytanii. W tamtym czasie wejście było biletowane, ale z opłat zwalniano ludzi, którzy przyprowadzili ze sobą psa lub kota, które potem rzucano lwom na pożarcie, co stanowiło dodatkową atrakcję dla zwiedzających. No dobra, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiali o historii, tylko o współczesnych ogrodach zoologicznych, w których, no o ile mi wiadomo, nie ma już tego typu praktyk. Do odcinka zaprosiłem Karolinę Czechowską i Łukasza Musiała, prowadzących kampanię Nie chodzę do zoo. Karolino, Łukaszu, witam was serdecznie w Wegaństwie. Cześć, dziękujemy za zaproszenie do programu. Witam serdecznie. Jak już wspomniałeś o historii, to myślę, że to jest dobry moment, żeby jednak coś o historii zoo wspomnieć w tym momencie, ponieważ warto zwrócić uwagę na to, że kiedyś zoo pokazywały i więziły ludzi. I taka jest prawdziwa historia zoo. Promowały kolonializm, pokazywały ludzi o innym odcieniu skóry czy cechach odbiegających od klasycznego wyglądu Europejczyka. Tak zwane ludzkie zoo. Tak. To były takie gabinety osobliwości, ale teraz trzeba przyznać, że zoo to dalej jest swojego rodzaju pomnik kolonializmu, co? No tak, dzisiaj oburza nas to, że kiedyś robiono ludzkie wystawy, wystawiano ludzi na pokaz, tak, czy kazano im wykonywać różne rzeczy, wykorzystywano do tych celi niewolników, ale zoo wykorzystujące zwierzęta pozaludzkie jakby nadal się cieszy popularnością i część społeczeństwa nadal z tej rozrywki korzysta. Jakby bazuje to na podobnym schemacie, czyli takiej podglądania rzeczywistości takich zwierząt egzotycznych, nietypowych i jakby ta historia trochę na naszych oczach kontynuuje się, tylko właśnie są te zwierzęta uwięzione w klatkach. Czy to podglądanie tej innej rzeczywistości, podglądanie tej dzikości, czy to we współczesnym świecie ma jeszcze rację bytu? Przecież mamy, wiesz, Animal Planet, mamy internet na wyciągnięcie ręki. Każdy wie, jak wygląda słoń, niezależnie od tego, czy był w zoo, czy nie był w zoo. No, według nas nie ma racji bytu, dlatego między innymi właśnie prowadzimy kampanię Nie chodzę do zoo i dlatego zachęcamy ludzi, żeby nie odwiedzali ogrodów zoologicznych, żeby nie wspierali tej formy rozrywki i tego sposobu właśnie przetrzymywania zwierząt. Rzeczywiście w dzisiejszych czasach, żeby poznać przyrodę albo pojawić się w innym miejscu na świecie, możemy to zrobić wirtualnie. Jeżeli tutaj mamy wątek ten nieetyczny, czyli cierpienia jakichś istot,
to powinniśmy skorzystać jednak z alternatyw, a nie korzystać no, ze starych metod antropocentrycznych, czyli dominacji człowieka tutaj i właśnie wykorzystywania innych cierpiących osób. To jakie są właśnie wasze główne argumenty przeciwko chodzeniu do zoo, które staracie się eksponować, którymi staracie się docierać do innych ludzi? No, tych argumentów jest wiele. W ogóle temat ogrodów zoologicznych jest bardzo złożony i można dyskutować na ten temat jakby z różnych poziomów etycznych, dobrostanowych, ochrony gatunków, więc jakby jest bardzo, bardzo szerokie spektrum tych wątków. No, my przede wszystkim poruszamy kwestie etyczne. Tutaj warto jakby rozróżnić dwie rzeczy, że można spojrzeć na ogrody zoologiczne i na zwierzęta właśnie, patrzeć przez pryzmat gatunków i przez pryzmat jednostek. I tutaj wtedy bardzo dużo jakby się zmienia w naszym patrzeniu na rzeczywistość, bo jeżeli spojrzymy przez pryzmat jednostek, no to w zoo w 100% w żaden sposób nie da się obronić i nawet tą ochroną gatunkową, ponieważ patrzymy na jednostkę, która w tym momencie, nie wiem, spędziła już 10 lat w zamknięciu, ciągle w tym samym miejscu, nigdy z tego miejsca nie wyjdzie, po prostu jest tam zniewolona, cierpi, często może mieć objawy jakichś zaburzeń psychicznych i tak dalej. I jakby z punktu etycznego nie da się tego obronić, ale jest też perspektywa właśnie gatunkowa. No i tutaj jest jakby większe pole do dyskusji, zwłaszcza z obrońcami jakby ogrodów zoologicznych, czy z dyrekcjami ogrodów zoologicznych, czy miast, które jakby te ogrody nadzorują. I tutaj, jeżeli chodzi o no, tą ochronę gatunków, no to tutaj dyskusja jest dłuższa, ale też no, z naszej perspektywy nie jest na korzyść zoo, ponieważ możemy inaczej chronić gatunki i zwierzęta. Właśnie, jak ja jestem w zoo osobiście, to mi jest przykro i intuicja mi podpowiada, że coś tam jest nie tak, że to zoo powstało dla ludzi, a nie dla zwierząt i w ogóle zamykanie zwierzaków, dzikich zwierzaków w klatkach i na wybiegach w środowisku, które dla nich jest egzotyczne, tak samo jak dla nas te zwierzaki są egzotyczne, to jest bardzo dziwny sposób ochrony gatunków. Ale do tych detali sobie jeszcze przejdziemy za chwilkę. Najpierw mam tylko jeszcze jedno pytanie, bo wydaje mi się, że nie możemy traktować wszystkich ogrodów zoologicznych tak samo. Czy na potrzeby tej rozmowy powinniśmy je jakoś podzielić? Znaczy, my uważamy, że nie ma takiej potrzeby, żeby je dzielić. Są różne zoo, mają różne warunki, mają różne gatunki zwierząt, różną historię, ale ich sposób funkcjonowania jest podobny. Warto zaznaczyć natomiast, że działają jeszcze inne twory, jakimi są mini zoo czy papugarnie, ale to już jest inny temat. Natomiast w tej rozmowie, w naszej kampanii mówimy o ogrodach zoologicznych działających pod Ministerstwem Środowiska i wszystkie te ogrody priorytetowo jakby pełnią podobne funkcje. Zajmują się rozmnażaniem i hodowlą zwierząt. Okej, ale robią to dlatego, że mówią, że to jest ochrona gatunków, czy to są cele takie czysto komercyjne? Mówią, że robią to dla ochrony gatunków. Mówią, że robią to jakby z kwestii edukacyjnych i rekreacyjnych. Jakby tych różne ogrody zoologiczne w Polsce przedstawiają różne swoje wizje i jakby te wyszczególniają różne elementy, które według nich są wewnątrz ich misji. Niektórzy wręcz nazywają, że pełnią funkcję Arki Noego, które uratują zwierzęta. No tutaj temat jest bardzo obszerny, więc nie wiem, czy się najpierw skupimy na tej ochronie gatunków, czy właśnie edukacji, bo chyba musimy to na potrzeby tej rozmowy właśnie rozdzielić, żeby może przez poszczególne etapy to wyjaśnić, bo tutaj temat rzeczywiście jest bardzo obszerny. Dobra, to może zacznijmy od tej ochrony gatunków, bo o edukacji tak bardzo delikatnie wspomnieliśmy, ale myślę, że do tego za chwilkę możemy wrócić jeszcze. To ja mam tylko takie pytanie jeszcze wstępne, bo skoro mówicie, że praktycznie wszystkie ogrody zoologiczne w Polsce oprócz mini zoo są praktycznie takie same i działają na podobnych zasadach, to czy my w ogóle mamy w Polsce coś takiego jak takie sanktuaria dla dzikich zwierząt, gdzie zwierzęta faktycznie stawia się na pierwszym planie, czy w ogóle są jakiekolwiek takie jednostki? No nie ma. Wśród ogrodów zoologicznych nie ma sanktuariów jakby, bo no tutaj różnica jest taka, że sanktuarium
przyjmuje zwierzęta odratowane, przyjmuje zwierzęta wcześniej właśnie z cyrków czy z zoo, zwierzęta z jakichś przemytów, przede wszystkim zwierzęta, które zazwyczaj już cierpiały w niewoli i po prostu zapewnia im opiekę, często taką opiekę w spokoju, gdzie nie ma nastawienia na tłumy turystów i płacenie za bilety i nie są traktowane jako właśnie zwierzęta na pokaz. A jeżeli chodzi o zoo i te ogrody zoologiczne, o których mówimy na przykład tu w Polsce, no to są wszystkie te ogrody zajmują się między innymi hodowlą i rozmnażaniem zwierząt. I to jest taka duża różnica między zoo a sanktuariami, azylami prawdziwymi, którzy nie prowadzą tej hodowli, ponieważ nie są nastawieni na rozmnażanie zwierząt, wręcz przeciwnie, raczej są w większości nastawieni na to, że zwierząt w niewoli nie powinno być, a chronić je powinniśmy w naturalnym środowisku, ewentualnie właśnie w takich azylach, gdzie mogą dożyć bezpiecznej starości, w spokoju, nie na widoku innych osób. Tak, więc ta różnica jest dosyć diametralna. A w Polsce no nie ma takiego zoo, żeby miało funkcję taką typowego sanktuariów. Są za to inne sanktuaria. Tak, no w Polsce mamy na przykład Lisi Azyl, który opiekuje się uratowanymi z farm futrzarskich lisami. Jest to azyl zamknięty dla odwiedzających właśnie z punktu widzenia spokoju i komfortu życia tych zwierząt. Natomiast możemy o tych lisach się uczyć i obserwować poprzez social media, które ten azyl prowadzi. Jest także azyl Szopowisko, który także nie prowadzi odwiedzin, ale pomaga dzikim zwierzętom. No w zoo mamy bardzo dużo zwierząt, które jakby lokalnie w naszym środowisku nie występują, więc no wiadomo, że nie będziemy mieli w Polsce azylu dla słoni, tak, czy tygrysów. Ale na świecie jest coraz więcej takich specjalistycznych ośrodków prowadzonych przez organizacje czy indywidualne osoby, które pomagają właśnie chronić konkretne gatunki. I jest na przykład sanktuarium Mona dla uratowanych naczelnych w Hiszpanii. Oni sami siebie określają jako fundację azyl, ale także jako miejsce, w którym jest zrozumienie i szacunek dla dzikich zwierząt. To jest azyl, w którym można te zwierzęta zobaczyć, ale tylko przyjmując, tak według mojej wiedzy, jaką mam, tylko przyjmując rolę przeszkolonego wcześniej wolontariusza czy wolontariuszki i zgłaszając się tam po prostu na jakiś okres czasu do pomocy. Wtedy można te zwierzęta tak obserwować i przy nich pomagać. Tam jakby pracując na miejscu, i tam między innymi są szympansy, które są na przykład uratowane z laboratoriów też, na których były testy robione. Okej, ale w Polsce nie ma takiego sanktuarium, w związku z czym mówienie o ochronie gatunków jest dość, wydaje mi się, takie kuriozalne, bo jeżeli mówimy o ochronie gatunków i mówimy o rozmnażaniu tych gatunków, to w pewnym momencie te zwierzaki powinny przejść reintrodukcję w środowisku naturalnym. Czy w ogóle to by było możliwe, myślicie? Jeżeli chodzi o reintrodukcję z ogrodów zoologicznych, to one jakby są prowadzone, ale bardzo słabą skutecznością i wszystkie zwierzęta praktycznie, które są w polskich zoo obecnie, nigdy nie będą w środowisku naturalnym. Co więcej, wiele tych zwierząt żyje w niewoli nawet od kilkudziesięciu lat. Ja widziałem 14 lat temu, kiedy robiliśmy raport, widziałem zwierzęta, które były w klatkach właśnie z małymi wybiegami i jakby ja już zdążyłem na przykład przeprowadzić się w dwóch miastach, zmienić pracę, a te szympansy ciągle siedzą w tym samym miejscu i już tam będą do końca życia, więc no to jest tragedia dla tych zwierząt. W temacie reintrodukcji no zoo jakby czasem się na to powołują i szczycą się tą skutecznością, na przykład reintrodukcji żubra, ale wiemy, że żubry no to jakby są specyficzne zwierzęta, które nie mają jakiegoś silnego wroga naturalnego w lesie, tak, w którym zostały reintrodukowane. Natomiast te wszystkie inne egzotyczne zwierzęta, które żyją w zoo, zazwyczaj są urodzone już w zoo, nie wszystkie, ale w większości tak. Są przetrzymywane przez większość swojego życia w niewoli, są przyzwyczajone do obecności ludzi. One no, nie poradzą sobie na wolności, nie nauczą swojego potomstwa odpowiednich zachowań, nie nauczą się pozyskiwania pożywienia.
jeżeli ta reintrodukcja byłaby skuteczna, to to ona przecież na przestrzeni ostatnich, nie wiem, kilkudziesięciu lat powinna być sukcesywnie wprowadzana. A niestety z każdym dniem wymierają kolejne gatunki zwierząt, a te, które są przetrzymywane w zoo, do środowiska swojego takiego naturalnego nie są wprowadzane. Po prostu są rozmnażane dalej i są przekazywane do kolejnych ogrodów zoologicznych, które pomiędzy sobą się wymieniają, prowadząc transfer zwierząt. I tutaj też warto wspomnieć, że w ogrodach zoologicznych znajdują się również zwierzęta, które jakby lokalnie występują w naszym środowisku i nie muszą być więzione pod przykrywką ochrony gatunków. Takie właśnie zwierzęta jak lisy, nie wiem, sarny, łosie czy dziki. A i tak w zoo takie zwierzęta są przetrzymywane i wystawiane na pokaz. Wspominaliście wcześniej o tym, że zwierzęta są sprzedawane z zoo do zoo, ale wiem, że też czasami zdarzają się jakieś takie sytuacje, że trafiają do ogrodów zoologicznych zwierzaki przechwycone od na przykład nielegalnych handlarzy. Więc jak to wygląda? Skąd przede wszystkim biorą się zwierzęta w zoo? No, zwierzęta w zoo biorą się głównie z programów hodowlanych i z samego rozmnażania, tak, w ogrodach, tak jak już mówiłam, które prowadzą pomiędzy sobą transfery i z różnych po prostu zoo na świecie są przenoszone do innych. Zoo twierdzą, że nie pozyskują zwierząt z ich naturalnego środowiska i tutaj no, bardzo ciekawe dane prezentowała czarna owca pana Kota, wskazując, no, że rzeczywiście 90% zwierząt, które znajdują się w zoo, urodziło się w niewoli, ale są jednak dane, które pokazują, że z naturalnego środowiska również te zwierzęta są zabierane. I według danych brytyjskich organizacji pozarządowych właśnie część zwierząt została uprowadzona ze swojego naturalnego środowiska i są podane jakby konkretne przykłady. W 2003 roku rząd brytyjski wydał zgodę na złapanie 146 pingwinów mieszkających na terytorium brytyjskim. Pingwiny te zostały sprzedane do azjatyckich zoo. Z kolei w 2010 roku Zimbabwe planowało odłowienie dwóch osobników z każdego gatunku ssaków żyjących w ich parku narodowym i planowało właśnie wysłanie tych zwierząt do zoo w północnej Korei. Nie doszło do tego tylko dzięki zaangażowaniu międzynarodowej koalicji organizacji właśnie walczących z handlem dzikimi zwierzętami. W 2016 roku 19 afrykańskich słoni zagrożonych wyginięciem w Suazji zostało uprowadzonych i sprzedanych do zoo w Stanach Zjednoczonych. Więc to są informacje, które jakby powszechnie tak nie są nagłaśniane. Wiadomo, zdarzają się sytuacje, że są zwierzęta z przemytu i zoo, jeżeli wyrazi taką zgodę, bo większość takich funkcji nie prowadzi, ale no jeżeli wyrazi taką zgodę, to może być azylem dla tych zwierząt. Natomiast trzeba zwrócić uwagę także na to, że zoo jakby same przyczyniają się do wzrostu jakby atrakcyjności posiadania takich zwierząt właśnie poprzez eksponowanie, nie wiem, karakali, rysi w zoo. Ludzie myślą, że to są takie fajne, spokojne, przyjazne kotki i chcieliby mieć takie w domu. Więc to jest też taki aspekt, o którym myślę, że warto wspomnieć. Czyli generalnie są hodowle, jest handel i w zasadzie no ciężko to oceniać pozytywnie, ale przypomina mi się taka sytuacja z poznańskim zoo z rokiem 2019, gdzie na polsko-białoruskiej granicy utknęły tygrysy i one tam były bardzo długo przetrzymywane, tam był problem z dokumentacją, z tego co pamiętam, i część z nich trafiła do właśnie tego poznańskiego zoo i to była historia, która wydaje mi się tak na pierwszy rzut oka, bo skończyła się tak całkiem pozytywnie, przynajmniej dla tych tygrysów, które w ten sposób skończyły. Czy tego typu historie to faktycznie jest ta pozytywna, ta jasna strona ogrodów zoologicznych, czy tego typu rzeczy się raczej nie zdarzają po prostu? To jest taki ewenement w sumie i ogólnie takie rzeczy się nie zdarzają za często, bo ogrody zoologiczne nie wspierają takich rzeczy. Ogrody zoologiczne mają swoje programy hodowlane i raczej zajmują się hodowlą i wymienianiem zwierząt właśnie z różnej puli genetycznej między ogrodami właśnie w całej Europie i nawet na świecie. I z tego, co mi wiadomo, na przykład takich sytuacji ogrody zoologiczne nie do końca popierają. W Poznaniu rzeczywiście tam to była dosyć wyjątkowa sytuacja.
i w ogóle przez jakiś czas zoo w Poznaniu zaczęło azylować zwierzęta, co nie podobało się większości dyrektorów innych ogrodów zoologicznych, ponieważ właśnie taka wizja zoo jako takiego azylu dla uratowanych zwierząt, cierpiących z innych miejsc, nie do końca mi odpowiada. To raczej właśnie aktywiści się cieszyli. Dla ludzi to rzeczywiście od razu to jest takie, że super wiadomość, że udało się zwierzęta z przemytu i że mają bezpieczne miejsce. Ale w zoo to był jednak temat taki dosyć dyskusyjny. Czyli zoo z zasady jest komercyjne i tutaj to jest to, co chcecie przekazać też, tak? Tak, no to jest jakby kolejny wątek, czyli komercyjność ogrodów zoologicznych, cele, które sobie zostawia i jakby sprzedaż biletów i tego, co się dzieje w ogrodach zoologicznych. Ciekawym przykładem jest tutaj Łódź, gdzie zostało wybudowane nowe orientarium. Tak, za ponad 300 milionów złotych, o ile dobrze pamiętam. Wiązało się to jeszcze z zadłużeniem miasta, tak, bo to jest ogromna kwota. I pomimo tego, że wielu mieszkańców protestowało przeciwko tej inwestycji, ponieważ właśnie wiązało się to z długiem, wiązało się to ze sprowadzaniem kolejnych zwierząt do Łodzi, no i w ogóle, że uważali, że są inne wydatki potrzebne w mieście niż rozwijanie zoo. No i my byliśmy zaraz w sumie na otwarcie tego orientarium, gdzie po prostu były dopuszczone tłumy ludzi. To też warto zwrócić uwagę. Wtedy to była majówka. Tam było po prostu tłumy ludzi. Ludzie stali w często godzinnych kolejkach, żeby wejść do budynków. Po prostu te zwierzęta były narażone tam na niewyobrażalny stres i tłum ludzi, harmider, robienie zdjęć, pukanie w szyby i tak dalej. Więc to już samo pokazuje, że nastawienie jest na masowość. Im więcej ludzi przyjdzie, tym więcej się biletów sprzeda, będzie więcej pieniędzy i będzie większa rozrywka. A na przykład mało ludzi, którzy tam odwiedza, zwłaszcza przyjezdnych, zorientuje się, że w starych pawilonach dużo zwierząt zostało w takich samych klatkach i to takich, które w dzisiejszych czasach już nie powinny mieć miejsca. Jakby one nie zostały przeniesione, bo nie wpisywały się w klimat orientalny, były z innych jakby rejonów, kontynentów, więc te miliony nie poszły na to, żeby im wzbogacić wybieg czy powiększyć, tylko wydano na sprowadzenie właśnie ciekawych orangutanów czy słoni, których wtedy nie było w Łodzi. Jest jeszcze jeden argument, który wytaczają ogrody zoologiczne, że gdyby nie było ogrodów zoologicznych, to część gatunków by wymarła całkowicie. I to są takie właśnie miejsca, gdzie możemy czasami zobaczyć zwierzęta, których już prawie nie ma na ziemi. Co wy na to, na taki argument? Jest to argument taki smutny, no bo znowu traktujemy te zwierzęta jako przedstawicieli danego gatunku, które zobaczymy w niewoli w zoo. Trochę nie wiem, co to nam daje. W sensie z punktu etycznego i takiego spojrzenia te zwierzęta tam będą cierpieć, będą właśnie wystawione na widok ludzi, a jakby dla ochrony przyrody, ochrony środowiska i nawet dla tego gatunku to już nic nie zmieni. No tutaj tak jak właśnie wskazałeś, tak, że one byłyby po to, żebyśmy my mogli je zobaczyć. I jakby statystyki też jasno wskazują, że na przykład płazy są w dużo większej mierze zagrożone wyginięciem niż ssaki, ale płazy są nieatrakcyjne wizualnie, więc każdy zoo chciałby mieć słonia czy żyrafę. I my czasem w rozmowach z ludźmi jakby słyszymy pytania, no ale gdzie moje dziecko może zobaczyć żyrafę? I no właśnie pojawia się ten kontekst. Czy każde dziecko, czy każdy dorosły musi w swoim życiu zobaczyć żyrafę na żywo? Przecież wiadomo, że nie zobaczymy wszystkich zwierząt, nie zobaczymy całego świata, a możemy poznawać te zwierzęta w sposób no jakby nie przyczyniający się do ich krzywdzenia. No, a z drugiej strony też Europejczycy jeżdżą na safari myśliwi i zabijają żyrafy. Więc to też pokazuje takie właśnie, nie wiem jak to nazwać, no niespójność naszych działań tutaj, takie właśnie poprawianie naszego nastroju, usprawiedliwienia, że dbamy o te zwierzęta, a jednocześnie można obejrzeć nawet filmy dokumentalne o safari, gdzie
zabijają żyrafy, które stoją i jedzą liście, nawet nie uciekają, bo nie wiedzą, że myśliwy je zabiją. Więc z jednej strony mówimy tu o ochronie, a z drugiej strony robimy zupełnie co innego. No dobra, ale są takie stowarzyszenia jak WASA i EASA, tak? I one mają koordynować zasady współpracy między ogrodami zoologicznymi właśnie w celu ochrony zwierząt, międzynarodowa historia. Czy to też nie ma w ogóle żadnego przełożenia na los tych zwierząt? Warto jakby zastanowić, czy są takie organizacje i poczytać trochę, zachęcamy, żeby to zrobić. Ogólnie to są stowarzyszenia, które zrzeszają ogrody zoologiczne. To są stowarzyszenia, które zrzeszają oceanaria i jakby przedstawicieli tych ogrodów zoologicznych. Więc jakby to jest wszystko te same osoby i ten sam temat. Więc nam to trochę przypomina związki producentów na przykład i hodowców zwierząt futerkowych, którzy też mają swoje stowarzyszenia i europejskie, i światowe, i tutaj lokalne. No i oni też dają certyfikaty i zapewniają dobrostan zwierząt i tak dalej. A jeżeli zobaczymy nagrania aktywistów, no to wtedy okazuje się, że jednak tego dobrostanu nie ma, zwierzęta tam wciąż cierpią i te nagrania pokazują zupełnie inną rzeczywistość niż to widać na stronach internetowych tych stowarzyszeń. I według mnie to jest podobna sytuacja, że to nie są niezależne organizacje, które patrzą rzeczywiście pod kątem też tych zwierząt, ale one też mają swój interes w tym, żeby to dobrze wszystko wyglądało i funkcjonowało. Oczywiście myślę, że są jakieś wytyczne, które takie stowarzyszenia mogą podciągać, żeby powiększać wybiegi na przykład zwierzętom i te lepsze ogrody zoologiczne, co powiedzmy mają lepsze warunki trochę, bo mają większe wybiegi na przykład i zrezygnowali z małych klatek, no żeby te inne zoo poprawiały warunki do tych lepszych, żeby właśnie dostać dany certyfikat czy znaleźć się w danym stowarzyszeniu. No ale z drugiej strony również ogrody zoologiczne pozwalają na zabijanie zwierząt nadmiarowych w hodowli i jest sporo takich kontrowersyjnych sytuacji o zabijaniu takich zwierząt. Tak, i właśnie ta EASA, o której wspomniałeś, czyli the European Association of Zoos and Aquaria, bodajże w 2007 roku podała, że członkowskie zoo były wręcz zachęcane do zabijania niechcianych zwierząt, w tym między innymi tygrysów. No i tutaj jest dużo przykładów, które możemy podać, ale to są tylko niektóre, które znamy, bo wiadomo, to nie jest rzecz, którą zoo chciałoby nagłaśniać. No 10 lat temu była bardzo głośna sprawa żyrafy z duńskiego zoo, która została zastrzelona, bo miała za słabe geny. To było zdrowe zwierzę, ale genetycznie po prostu nie odpowiadało duńskiemu zoo i ta żyrafa została zastrzelona. W Szkocji została zabita cała watacha wilków. A jeszcze nie tak dawno, w lutym tego roku, było głośno o sytuacji zoo w Niemczech, które podjęło decyzję o zabiciu 20 małp. To były dokładnie pawiany gwinejskie, które są zagrożone wyginięciem. I władze placówki po prostu były niezadowolone ze zbyt owocnego rozmnażania się naczelnych i postanowiły ten nadmiar zwierząt zabić. No, ta decyzja wywołała bardzo duże oburzenie wśród obrońców zwierząt i tutaj pojawiły się różne interwencje w tej sprawie, między innymi PETY, która jakby też zajmuje jasne stanowisko w temacie zoo i też prowadzi akcje edukacyjne na ten temat. Ale to jakby pokazuje też świadomość społeczeństwa, tak, że ludzie się na to nie chcą godzić, a jednak te instytucje tak zrzeszające jakby ogrody zoologiczne na to pozwalały, czy był czas, że nawet do tego zachęcały, żeby tą populację po prostu kontrolować w wygodny dla siebie sposób. No, mi się przypomina też ta sytuacja z gorylem Harambe z Cincinnati, z tam bodajże 16 roku, gdzie ten goryl, bo tam była ta sytuacja, że przy wybiegu dziecko wpadło do fosy bodajże i ten goryl wyciągnął to dziecko i tam starał się je bronić, stał przy nim po prostu. No i strażnik wtedy spanikował i zastrzelił tego goryla i też było, no, było głośno bardzo o tej sytuacji, a to Bogu ducha winny zwierzak, nie, w tym wypadku. Znaczy podobnych sytuacji było
było więcej. U nas w Polsce, w warszawskim zoo, mężczyzna wskoczył na wybieg niedźwiedzia. Niedźwiedź nie został zabity. Jednak przez lata warszawskie zoo nie widziało nic złego w tym, że wybieg niedźwiedzia znajduje się poza murami zoo, bezpośrednio przy ruchliwej ulicy. Tak? Czyli idąc ulicą, jakby można było podejść do tego wybiegu. I po tej sytuacji, która nie była jedyną, niedźwiedź został przeniesiony. No ale to też musiało być tak poparte jakby silną reakcją społeczeństwa, bo wtedy ludzie i protestowali i głośno wyrażali swoją opinię na ten temat. Ogólnie to latami trwało. Według mnie ten niedźwiedź to była taka żywa reklama trochę ogrodu zoologicznego, ponieważ on był na krawędzi parku, ale przy samym chodniku, przy samej ruchliwej jezdni dwupasowej z torowiskami jeszcze, gdzie tramwaje jeździły. I tam były kiedyś dwa niedźwiedzie, później jeden i tam było wiele sytuacji właśnie, że ktoś na ten wybieg coś tam rzucał albo właśnie ktoś skoczył. Zresztą jak tam byliśmy nagrywać, to też widzieliśmy, że ludzie dokarmiają te niedźwiedzie jakimiś chrupkami czy kanapkami, więc to też pokazuje właśnie, że, no, że tak nie patrzą na takie bezpieczeństwo tych zwierząt, często ogrody zoologiczne i no to jest taki jeden z przykładów, że jest zwierzę, które jest w ogóle nieogrodzone praktycznie, bo tam była tylko fosa, ale nie było jakiegoś płotu, ludzie mogli tam rzucać co chcieli, ludzie pijani wieczorem tam przechodzili, duży ruch samochodowy, karetki, więc zupełnie nie miejsce dla zwierząt, pomijając to, że to bardzo mały wybieg też był, betonowy, no i zwierzęta tam latami siedziały. To okropna sprawa. Zastanawiam się, bo wy zajmujecie się tymi bardziej oficjalnymi ogrodami zoologicznymi, ale podejrzewam, że w tych mniej oficjalnych, w tych takich właśnie stricte komercyjnych, wiecie, mini zoo, w których tam są alpaki i tam jakieś inne tam zwierzaki, które udało się gdzieś złapać albo kupić z jakiegoś powodu, to tam jest, kurczę, chyba sporo gorzej, co? Pod tym względem. W sensie, jeżeli chodzi o dokarmianie, to nie sądzę, żeby ktokolwiek tego pilnował. Jeżeli tylko, wiesz, płacą za bilet, no to tyle, zapraszamy. Myślę, że tak, że jest wiele takich miejsc, gdzie niestety nie dba się o to bezpieczeństwo. W ogrodach zoologicznych przez te lata, co obserwujemy, o tyle się zmieniło, że jest coraz więcej karteczek, że prosimy nie dokarmiać zwierząt. Jest to gdzieś tam podkreślane, ale jakby i tak nikt nie stoi przy wybiegach i tego nie pilnuje. No właśnie, ale karteczki karteczkami, nie? Tak naprawdę, ale no. Tak. Mi się przypomina taka sytuacja, jak nie tak dawno temu byłem w Koninie, tam jest otwarty taki ogród zoologiczny miejski, tam są dziki jakieś tam, inne sarenki i troszeczkę minimalnie egzotycznych zwierząt i ptaszarnia duża, no i tam wszędzie są tabliczki, żeby nie dokarmiać zwierząt, a ludzie przychodzą z siatkami i dają dziesiąte marchewki, żeby rzucała, te zwierzęta już nawet nie są zainteresowane, bo tyle tego tam leży wszędzie naokoło, nie? Też są w Polsce takie absurdalne miejsca jak zoo w Człuchowie, które ma status ogrodu zoologicznego od Ministerstwa Środowiska. No i to jest zoo, do którego wchodzi się bez biletów, które jest przy stacji benzynowej. Obok jest tor gokardowy, jakiś tam hotel. Tam bardzo jest łatwy dostęp do tych zwierząt, każdy tam może przyjść. No i te zwierzęta też tam są narażone na między innymi na dokarmianie, już pomijając na hałas z drogi szybkiego ruchu obok. No dobra, ale wróćmy wtedy do tych takich, powiedzmy, legitnych zoo. W jakich warunkach żyją te zwierzęta w tych takich większych ogrodach zoologicznych, w większych miastach w Polsce? Na to różnie można spojrzeć. No, żyją w niewoli. No to na pewno. Tak, ale jeżeli chodzi o jakieś standardy, nie wiem, wielkości klatek na przykład, o jakąś opiekę weterynaryjną, o tego typu rzeczy. To wygląda tak, że generalnie trzeba patrzeć często na poszczególne zwierzęta, poszczególne gatunki z ich perspektywy, ale też właśnie w różnym zoo różnie ta wielkość wygląda. Możemy zobaczyć jakąś dużą słoniarnię w zoo i dla wielu ludzi ona rzeczywiście robi wrażenie. Na przykład właśnie w Łodzi, w tym orientarium jest otworzona, mają wybieg i w środku jest duża przestrzeń dla człowieka, ale jeżeli poczytamy o słoniach i dowiemy się, że na przykład przemierzają, nie wiem, 20 kilometrów dziennie i jakim wielkim zwierzęciem jest słoń, no to ten wybieg wcale nie jest dla nich taki duży i jeżeli sobie wyobrazimy, że one tam mają spędzić kilkadziesiąt lat, no to w mojej ocenie te warunki są złe i
Wszystko zależy właśnie od poszczególnych gatunków. Często to są, dalej są w Polsce w ogrodach zoologicznych nieduże woliery, gdzie ptaki mogą, nie wiem, skoczyć na półkę tylko i delikatnie rozprostować skrzydła, a tak naprawdę nie mają gdzie przelecieć żadnego fragmentu. Często to są, że wybiegi zewnętrzne są trochę większe. Rzeczywiście zwierzę tam może kawałek pochodzić, ale jakby ciągle dalej jest na widoku ludzi, ale większość czasu spędzi w pomieszczeniu wewnętrznym, ponieważ to też jest warte zwrócenia uwagi, że w ogrodach zoologicznych zwierzęta są wypuszczane wtedy, kiedy są godziny zwiedzania, a od godziny tam, nie wiem, 17 na przykład do rana są zamknięte. Czyli większość dnia, a zwłaszcza zimą, bo wtedy godziny zwiedzania są jeszcze krótsze, większość dnia te zwierzęta siedzą w pomieszczeniach tak zwanych wewnętrznych. No i to często już przypomina stare klatki, nieduże pomieszczenia betonowe, bez żadnej zieleni, po prostu zamknięte takie pomieszczenia. No i tam spędzają zwierzęta większość swojego życia. Więc no to są straszne warunki tak naprawdę dla dzikich zwierząt, co między innymi możemy zaobserwować po zachowaniach tych zwierząt. Czyli wiele zwierząt w zoo ma zaburzenia psychiczne. Niektóre mają apatię i po prostu siedzą w jednym miejscu i nic nie robią, co też wynika z nudy i z braku bodźców i, nie wiem, polowania, takich rzeczy, które, do których jakby mają dziki instynkt, mają potrzeby, a nie są w stanie w zoo w żaden sposób realizować. A z drugiej strony mocno widać zaburzenia psychiczne, tak zwane stereotypie, czyli takie nerwowe ruchy powtarzalne, jak kiwanie się. W zoo najczęściej to jest chodzenie wzdłuż płotu z lewej strony do prawej wzdłuż ogrodzenia i często ludzie myślą, że zwierzę, nie wiem, tańczy albo że sobie spaceruje. Czasami słyszymy różne takie komentarze. No, zazwyczaj są to zaburzenia psychiczne i w ten sposób się objawiają i jeżeli przestaniemy w zoo, to możemy zobaczyć, że nie wiem, dana puma na przykład chodzi wzdłuż ogrodzenia przez 20 minut ciągle tą samą ścieżką. No i to pokazuje, że te warunki, nawet jak są spore wybiegi, to i tak oddziałują na psychikę tych zwierząt i one tam cierpią. I tutaj warto dodać, że w wielu zoo zwierzęta są wystawiane na pokaz przez 365 dni w roku, tak? Także w święta, weekendy, więc jakby codziennie są zmuszone do obcowania z ludźmi, tak? Z tym hałasem. No chyba łatwo jest sobie wyobrazić po prostu, jakie to musi być męczące, no i też powtarzalne, że każdy dzień wygląda tak samo. Wiele osób niestety tego nie dostrzega, no bo chcą zobaczyć wszystkie zwierzęta, więc przechodzą po prostu z klatki do klatki, tak jak sam wcześniej wspomniałeś, oglądali eksponaty. Jeszcze najlepiej, żeby każdy eksponat uwiecznić na zdjęciu, więc bardzo często tego nie doceniają. No niejednokrotnie słyszeliśmy, jak rodzice mówią dzieciom, oj zobacz jak ten słoń tańczy, jakby w ogóle nie dostrzegając tego cierpienia, a można to dostrzec. Więcej zrozumienia obserwujemy przy naczelnych. No małpy z wyglądu są do nas bardziej podobne, mają podobną mimikę, więc tutaj zdarzają się komentarze, ojej, jakie smutne. I są osoby, które rzeczywiście potrafią się postawić w tej roli za kratami, sobie wyobrazić, jak wygląda życie tego zwierzęcia. No ale niestety w większości to jednak jest takie nieświadome oglądanie zwierząt. No a także jakby potwierdzające tą właśnie funkcję rozrywkową zoo, czyli przychodzimy obejrzeć jak najwięcej. Przy okazji w zoo są też place zabaw dla dzieci, jakieś parki linowe, oczywiście są restauracje, więc jest tam jak najwięcej atrakcji dla człowieka, żeby się tam dobrze czuł i spędził tam dużo czasu i wydał pieniądze. Natomiast z punktu widzenia zwierząt, no to już wygląda zupełnie inaczej. Dla człowieka i dla dzieci przede wszystkim też. No to też człowiek, tylko takie miejsce. Tak, ale z nastawieniem jakby właśnie na rozrywkę przede wszystkim, no, oczywiście. Karolina, ty wspominałaś wcześniej jeszcze o tym aspekcie edukacyjnym, którym chwalą się ogrody zoologiczne. Czy mogłabyś rozwinąć ten temat? Tak, no większość wskazuje tą rolę edukacyjną jako jedną z kluczowych ról. No i tak, jak spojrzymy sobie na cenniki zoo, to możemy zobaczyć, że rola edukacyjna, taka z przewodnikiem, który nam opowie o
zwierzętach jakby jest dodatkowo płatna. Więc po pierwsze musimy za to dodatkowo zapłacić, więc wiadomo, że już, jest już to rzecz niedostępna dla części osób, które tych pieniędzy nie wydadzą. Natomiast tutaj taką największą wątpliwość jakby budzi sam fakt, że zwierzęta wychowane w niewoli, spędzające całe swoje życie w sztucznie wytworzonych warunkach, no nie są tymi, tak, nie są tymi samymi zwierzętami, jakimi byłyby na wolności. One nie działają zgodnie z instynktem, nie rozwijają takich typowych dla swojego gatunku zachowań społecznych, nie uczą się zdobywać pożywienia, walczyć o przetrwanie. Nie żyją zgodnie ze swoim rytmem biologicznym, tak? Tylko zgodnie z rytmem funkcjonowania zoo. Więc no to jest taka bardzo słaba rola edukacyjna, bo dzieci obserwując te zwierzęta jakby nie nauczą się o ich zachowaniach, zobaczą tylko jak wyglądają. Ale jeszcze bym zwróciła tutaj uwagę na przeciwną stronę, że to jest nawet zła edukacja, bo prowadząc dziecko do zoo jakby pokazujemy, że społeczeństwo daje przyzwolenie na zamykanie dzikich zwierząt, na więzienie ich. I tutaj już jakby mniej istotny jest ten pierwiastek ochrony gatunków, czy edukacji, czy co tam innego wskażą. Jakby dziecko zauważa, że trzymanie zwierząt w zamknięciu po to, żeby je pokazywać innym, że jest w porządku. Więc bym powiedziała, że tutaj tego waloru edukacyjnego nie ma, a nawet działa to niekorzystnie. Poza tym były prowadzone badania wśród dzieci, które odwiedzały zoo, i te badania jakby potwierdzały, że większość dzieci po wizycie w zoo jakby niczego się o tych zwierzętach nie nauczyła. No tak też bym się spodziewał, szczerze mówiąc, oprócz tego, że żyrafa ma długą szyję, to nic więcej się nie dowiesz, ale myśleliście może o tym, żeby odwrócić troszeczkę te sytuacje podczas swoich akcji, czyli żeby pełnić rolę przewodników w takim zoo, ale mówiących o tym, że właśnie tutaj te zwierzęta, że to są przykłady stereotypi, że są przykłady różnego rodzaju złego traktowania tych zwierzaków albo właśnie jakichś takich zachowań, które nie miałyby miejsca w naturze? Czasami, bo czasami bywamy zoo właśnie nie ze względów rozrywkowych, tylko z kampanijnych i jakby pozyskiwania materiału wideo, zdjęć, obserwacji, i czasami rzeczywiście nie wytrzymujemy, bo staramy się być tam jakby takimi, jak to nazwać, obserwatorami, nie ingerujemy tak, w to, co się tam dzieje, żeby nie ingerować, ale czasami rzeczywiście nie jesteśmy w stanie wytrzymać i skomentujemy po prostu, jeżeli ktoś dziecku mówi, że, no, że ten słoń po prostu sobie tańczy, albo że dorośli ludzie rozmawiają i komentują w jakiś taki głupkowaty sposób zachowanie zwierzęcia, nie rozumiejąc, no to czasami rzeczywiście reagujemy i coś mówimy, co często jakby jest, dociera ze zdziwieniem do tych osób, bo raczej nie patrzy w ogóle z takiej perspektywy. Ale takiego przewodnictwa po zoo raczej nie rozważaliśmy na tą chwilę. Znaczy, no, żadne zoo by nam nie pozwoliło pełnić roli przewodnika. No, oczywiście. Już by nie przyszli, nie kupili kolejnego biletu, jeżeli podejmowaliby świadomą decyzję i nie chcieliby się przyczyniać do właśnie wykorzystywania i cierpienia zwierząt. Ale staramy się być takim przewodnikiem online dla ludzi. Mhm. Podczas działań w przestrzeni miejskiej też na pewno będziemy, ale właśnie, żeby uświadamiać ludzi, dlaczego nie warto płacić za bilety do ogrodów zoologicznych i właśnie w jaki inny sposób chronić gatunki i działać. Bo tak jak wspomniałeś na początku, rzeczywiście część osób, czy może nawet większość osób, które odwiedzają zoo, to są osoby, które lubią zwierzęta i po prostu brakuje im tej świadomości. Są osoby, które myślą, że zwierzęta w zoo są szczęśliwe, bo mają podawane jedzenie, są bezpieczne, tak, żaden drapieżnik ich nie zaatakuje, chyba że człowiek wskoczy tak na wybieg i zwierzę na tym straci życie. Że jakby mają zaspokojone tak podstawowe potrzeby, tylko że sam dostęp do żywności i opieki jakby dla zwierząt nie jest wystarczający. One powinny mieć prawo do wolności, prawo do decydowania o sobie i wystarczy z ludźmi porozmawiać, myślę,
i podać im po prostu konkretne przykłady, uzmysłowić, jak to wygląda z punktu widzenia zwierzęcia, żeby oni się postawili w tej drugiej roli i to zrozumieli. Tym bardziej, że jakby podobny, inny, ale częściowo podobny aspekt dotyczył cyrków i jednak ta świadomość społeczeństwa na przestrzeni lat bardzo wzrosła i miało to jakby też konkretne konsekwencje pozytywne, tak, dla zwierząt. Mhm. No tak, tylko że z cyrkami też jest taka sprawa, że tam wiesz, widzisz, że słoń jest ubrany w czapkę i widzisz, że on jest zmuszany do pracy, bo gość stoi z batem obok, nie? Albo tygrys przeskakuje przez płonące koło, a tutaj no wydaje się, że mieszkają no, w zamknięciu, to w zamknięciu, ale jeżeli nie traktujemy zwierząt poważnie, po prostu jako jednostek, które są w stanie odczuwać, myśleć, reagować na różne rzeczy, nie mają zdolności poznawczych rozbudowanych, jeżeli tak o nich myślimy, no to nie jesteśmy w stanie poczuć tego, że to zamknięcie może im szkodzić. I myślę, że w tym jest cały problem. A jak w ogóle rozmawiacie z tymi ludźmi, którym pokazujecie swoją inicjatywę, którym przedstawiacie swoje argumenty, bo czy to online, czy na żywo, to z jakim odbiorem się spotykacie tak generalnie? Raczej spotykamy się z dobrym odbiorem, jeżeli chodzi o właśnie choćby odbiór w mediach społecznościowych, to jesteśmy pozytywnie zaskoczeni i jakby widzimy, że duża część społeczeństwa mimo wszystko widzi to cierpienie, a często taki właśnie smutek, rezygnację tych zwierząt, które żyją w zoo i jakby całkowicie popierają właśnie ideę, żeby nie wspierać ogrodów zoologicznych i że tych zwierząt tam nie powinno być, że dzikie zwierzęta powinny żyć na wolności, tam powinny być chronione i to rzeczywiście widać. Są oczywiście nie wszyscy, są głosy krytyczne, dyskusje, czasami pracownicy zoo też, zwolennicy, ale bardzo, bardzo pozytywny jest odbiór tej akcji i jakby rzeczywiście dużo ludzi nie lubi ogrodów zoologicznych. Też jakby na miejscu często właśnie, to podobnie co doświadczałem w przypadku protestów przed cyrkami, że część ludzi idzie z dzieckiem i jakby robi to dla dziecka, ale czuje i widzi na miejscu, że to nie jest dobre miejsce i czasami nawet przy pawilonach właśnie zwierząt, jak filmujemy, to słyszymy komentarze, jak nie wiem, babcia mówi do wnuczka, że no, że ten niedźwiedź to jest strasznie smutny, albo że właśnie to zwierzę, że coś mu jest, że tak się nie powinno zachowywać. Więc jakby myślę, że sporo ludzi ma tą świadomość, no ale jest też bardzo dużo ludzi, którzy idą totalnie bezmyślnie i traktują to jako rozrywkę i dzieci pukają w szyby, po prostu idą od klatki do klatki, przy każdym zwierzęciu spędzą kilka sekund, jak nie ma zwierzęcia, to go nie szukają, jak jest odwrócone plecami, to pukają w szybę, żeby się odwrócił, żeby zdjęcie zrobić, więc totalna rozrywka i jakby zero głębszego spojrzenia, co jest bardzo smutne, bo trzeba pamiętać, że w ogrodach zoologicznych nie chciałbym tutaj rozróżniać na jakieś gatunki, które mniej cierpią czy odczuwają, ale no są naukowcy, którzy badają konkretne gatunki i nie wiem, słonie, właśnie małpy człowiekowate, goryle, orangutany, zwierzęta, które mają samoświadomość, które są bardzo rozwinięte kognitywnie, które no, mają mózg i rozumieją wiele skutków, przyczyn, wiedzą, co się dzieje, są świadome tego, że są pewnie w niewoli. No są bardzo inteligentne tam zwierzęta, a są traktowane właśnie jak taka rozrywka. W 2017 w ramach Nie chodzę do zoo trochę chcieliśmy rozpropagować Great Ape Project. To jest projekt właśnie naukowców, między innymi takich znanych jak Peter Singer czy Jane Goodall, którzy stworzyli właśnie taki projekt wielkich małp człowiekowatych, które powinny mieć deklarację praw swoich, które powinny być wolne od cierpienia, prawo do wolności, prawo do wolności od tortur. No i chcieliśmy właśnie to nagłośnić. Powstał taki kilkuminutowy film pokazujący z polskich ogrodów zoologicznych nagrania wszystkich
goryli, orangutanów, szympansów, czyli właśnie przedstawicieli tak zwanych małp człowiekowatych, ponieważ to są no, zwierzęta, które są bardzo podobne do nas i nie wiem, siedząc z kamerą tam na obok wybiegu, można było się poczuć, jakbyśmy po prostu filmowali człowieka w więzieniu. Po prostu. A czemu waszym zdaniem o niechodzeniu do zoo się tak mało mówi w polskiej dyskusji o zwierzętach? Bo ja nie znam innej kampanii, innej akcji niż ta wasza, która by poruszała kwestię niechodzenia do zoo. I zastanawiam się, co musiałoby się zmienić w ogóle, żeby ludzie zaczęli dostrzegać problem ogrodów zoologicznych, żeby w każdy cieplejszy weekend parkingi pod ogrodami zoologicznymi nie były wypełnione samochodami i nie dało się tam po prostu nawet nie tyle zaparkować, co przejechać zaraz obok. Bo to nie jest prosta sprawa. No nie jest to prosta sprawa. Warto tutaj przypomnieć historię cyrków, które w Polsce już jakby no, są częściowo zakazane i lokalne też są zakazy dla cyrków ze zwierzętami. No i w przypadku cyrków te działania były prowadzone od lat 80., czyli trwały około 40 lat. Więc myślę, że ta nasza kampania też jest takim jednym z pierwszych takich, nie wiem, iskier, czy takich pierwszych akcji właśnie zwiększenia świadomości, poruszania tematu i mamy nadzieję, że po iluś tam latach przyczyni się do tego samego, co właśnie pierwsze akcje przeciwko cyrkom ze zwierzętami. Tak, jest to długofalowe działanie i jest to na pewno temat, który będzie trwał, chyba że pozytywnie się zaskoczymy, nie wiem, młodzieżą, nową falą aktywistów, którzy działają też na rzecz ochrony klimatu. I jakby tą świadomość na starcie mają na pewno większą i wrażliwość. Ale no tak, nie jest to temat powszechnie poruszany. My zaczęliśmy tą akcję prowadzić właśnie jako inicjatywa na rzecz zwierząt Basta w Szczecinie. W 2014 roku, prawda? Tak, więc już 10 lat temu. Też zainspirowani podobną hiszpańską akcją. Oglądaliśmy nagrania właśnie z ogrodów zoologicznych z Hiszpanii, gdzie też widzieliśmy zwierzęta w niewoli, że cierpią i stwierdziliśmy, że warto poruszyć ten wątek. Właśnie między innymi z tych względów, że nikt się tym nie zajmował i jakby, no żeby coś zapoczątkować w tym kierunku. Okej, minęło 10 lat od tamtego momentu. Czy macie coś na swoim koncie, co można byłoby określić takim jasnym sukcesem? Znaczy z założenia kampania startowała taka jako edukacyjna, zmieniająca świadomość. Nie było za bardzo celu takiego, żeby do czegoś doprowadzić konkretnego. Raczej to był właśnie taki start świadomościowy. Ale no myślę, że tak, że sam początek. Byliśmy we wszystkich ogrodach zoologicznych w Polsce z dokumentacją. Powstał z tego 20-minutowy taki wideoraport, który przedstawiliśmy na konferencji prasowej w Szczecinie. Sporo mediów o tym wtedy pisało. Z racji tego, że oprócz tego wideoraportu powstawały filmy z każdego zoo w Polsce jako osobne publikacje, więc lokalne media też publikowały o konkretnych zoo ogrodach, co się lokalnie dzieje, więc na pewno był sukces taki, że w mediach ten temat poruszyliśmy. Też poza jakby naszym działaniem, no to sukcesem jest to, że zostało na przykład zamknięte zoo w Braniewie, gdzie niedźwiedzie były w tragicznych warunkach, które już niektóre wcześniej trafiły do sanktuarium w Niemczech, do takiego parku niedźwiedzi właśnie, azylu dla niedźwiedzi uratowanych. Jakby też nie jesteśmy dużą kampanią, tak? To nie jest fundacja zrzeszająca ileś tam osób, tak? Czy koalicja. To jest po prostu mała kampania. No i głównie skupiamy się na tej zmianie świadomości. Nasze relacje, dokumentacje z zoo, mimo tego, że nasze profile na Facebooku czy Instagramie nie są duże, przy okazji zachęcę, żeby nas zaobserwować, nie chodzę do zoo, to niektóre te relacje robią naprawdę ogromne zasięgi, wzbudzają bardzo dużo emocji, ludzie się angażują w komentarze, w udostępnianie, więc to jakby nam pokazuje też, że mamy wsparcie w części społeczeństwa, które tą wrażliwość ma i już to dostrzega i też jest to takie budujące. I też w części aktywistów, aktywistek widać, że też brakuje w ruchu prozwierzającym takiego krytycznego, ale właśnie no, takiego aktywnego, że coś się dzieje w tym temacie, krytycznego takiego spojrzenia na ogrody zoologiczne i to też jakby dostrzegamy, że jest wsparcie wśród
takich niezależnych aktywistów, aktywistyk w tym temacie. Tak, no w ogóle moje pytanie było takie trochę nie do końca fair, więc z góry przepraszam, ale bardzo ładnie wybrnęliście z niego, bo wiecie, no jak zmierzyć wartość edukacyjną, nie? Wartość budowania świadomości w tym wypadku i powiedzieć, co tutaj jest takiego turbospektakularnego. Ale tak, ja się dorzucę jeszcze do zaproszenia, bo ty zaprosiłaś na swoje media społecznościowe, a ja powiem jeszcze, że na stronie polskiezoo.info w waszej stronie też można sobie poczytać o tym, o czym my tutaj mówimy i to wszystko jest część na pewno jest usystematyzowana w podpunkty, więc jakby ktoś chciał wiedzieć więcej, to zapraszamy serdecznie polskiezoo.info i też właśnie Facebooki i Instagramy Nie Chodzę do Zoo. Czy jeszcze macie jakieś miejsce, gdzie można zaglądać, żeby się dowiedzieć więcej o tym, co robicie? Nie, na razie te trzy miejsca, które wskazałeś, najbardziej zachęcamy na Instagram, bo tam jakby ten kanał jest dosyć nowy i teraz powstał przy właśnie reaktywowaniu trochę tych działań, więc tam na pewno potrzebujemy wsparcia. Ale zastanawiamy się nad między innymi TikTokiem kampanii, żeby docierać do też młodszych osób. No i mamy jakieś różne plany, które będziemy realizować, ale to będziemy na pewno zdradzać w ramach trwania kampanii. Czyli na bieżąco po prostu. Tak. Dobra. Okej, w takim razie dziękuję wam bardzo za to, że opowiedzieliście o całej akcji, opowiedzieliście o tym, co w tym co jest nie tak i myślę, że troszeczkę odczarowaliście nie tylko mi, ale też przynajmniej części słuchaczek i słuchaczy samą ideę ogrodów zoologicznych, która gdzieś tej świadomości społecznej buduje się raczej jako pozytywna, może z jakimś taką drobną rysą w tym wypadku. Zatem tak, Karolina Czechowska, Łukasz Musiał z akcji Nie Chodzę do Zoo. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za to, że poświęciliście tutaj chwilkę na spotkanie ze mną. A my dziękujemy za zaproszenie i poruszenie tego tematu. Dziękujemy. Tam, 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 tam i w ten oto sposób kończymy, a ja chciałbym jeszcze na sam koniec ponownie zaprosić was na najbliższy weekend do Wrocławia. Jeżeli będziecie tam przypadkiem albo zupełnie nie przypadkiem, to wpadajcie koniecznie na festiwal Ktoś Nie Coś, a jeżeli nie będziecie tam na miejscu, to zaglądajcie na Facebooka Ktoś Nie Coś i tam odpalcie sobie live'a, bo na pewno będzie warto. Więc tak, zupełnie tak to będzie wszystko wyglądało. Jeżeli chodzi o kolejny odcinek, postaram się, żeby ta przerwa była mniejsza niż pomiędzy poprzednim a tym odcinkiem, więc w poniedziałek chyba nie dam rady tak naprawdę go wypuścić, mimo że on już w tym momencie jest nagrany, ale za 2 tygodnie najpóźniej kolejny materiał się ukaże. No i już. Miłego i mam nadzieję, że do zobaczenia.